Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj, jak sam tytuł mówi, pasty polerskie, honeja. Tak się zastanawiałem, jak ugryźć ten panel. Dlaczego? Jest na nim najmniej klaru. Zresztą, jak zaczniemy zabawę z tym panelem, zobaczysz, zresztą już pokazywałem chyba tutaj z tymi drzwiami, że tu jest 90 setka. Maksymalnie tu jest stóweczka, więc tutaj było lizane. Możliwe, że to jest jedyny panel, który, słuchaj, nie był lakierowany. I tak się zastanawiałem, jakie pasty. Mówię, kurczę, i gdzieś ostatnio tak strasznie Honey się reklamuje i tam też widziałem, że ludzie też zaczęli reklamować. No, jakie to są fantastyczne, więc stwierdziłem, że sprawdzę. Co jest fajne? Honey wypuścił takie bączki, sety. Trzy pasty. Od cuttingu po polishing, można powiedzieć ten one stepik. Dla mnie polishing to jak to... Znaczy, dla mnie nie ma one stepu, tak kurczę, no każdy piszą one stepowe pasty, dla mnie to tak, no kurczę. Jak nie zrobię dwa razy, to tak, no dwa podejścia, to no nie. Ale dobra, nieważne. Mamy cutting, polishing i finish. Co fajne, z tyłu jest napisane. Pasta tnąca jedyneczka, czyli cutting. I od tej zaczniemy oczywiście. Pasta tnąca... dwójeczkę już miałem. Dwójeczkę miałem dawno, dawno, to była nieprawda, już ją skończyłem. Kurczę, żałuję, że mi jej odrobina nie została, bo możliwe, że coś się zmieniło, mógłbym wtedy porównać. Zaczniemy, wiadomo, od jedyneczki, czyli od cuttingu tutaj, albo tutaj zacznę, właśnie, tutaj zacznę, słuchaj, od polishingu i standardowo od żółtej gąbki, albo od futerka, bo no, jest tutaj mało klaru. Chcę zobaczyć. Możliwe, że ta kombinacja może się sprawdzić. Wiadomo, że lepiej zacząć od delikatnej, ale tak czy tak cutting też tu wjedzie z tego względu, że tu jest taki sznyt. Tu jest taki grube. To jest najgorszy panel w tym aucie. A najmniej klaru. No niestety. No dobra. Czytam po kolei jedyneczka, czyli cutting. Pasta tnąca z rozbijalnym ziarnem. Dzięki swojej unikalnej formule wycina nawet grube zarysowania, pozostawiając bardzo przyzwoite wykończenie, łatwe do wyprowadzenia w kolejnych etapach. Czyli, wiadomo, holsik nam prawdopodobnie zostanie. Pasta na bazie wody. A jeżeli chodzi o wodę, co nam się kojarzy? Najszybciej, co do głowy ci przychodzi? Tak, ta firma właśnie. Cenowo? Śmiesznie jakoś, naprawdę śmiesznie. To jest jedyneczka, już ją niucham. Kurczę, mam gdzieś tą pastę, może ją gdzieś tam... No śmierdzi jak pasta. Tak. Tłuściutka, znaczy tłuściutka, taki glucik. U mnie w garażu ponad 10 stopni tylko. Dzisiaj mamy chyba 18 października, tak, 18. Dwójeczka, czyli pasta polishingowa. Pasta o zredukowanej sile cięcia na rzecz bardzo dobrego wykończenia. Ha, i tutaj nawet wyjaśnię. Idealne rozwiązanie do korekty lakieru typu one step. No i wiele się nie pomyliłem. Lub jako polishing przy pełnej korekcie lakieru. Pasta na bazie wody nie zawiera wypełniaczy silikonów i tym podobnych. A, i tu jest fajne, bo tutaj masz od razu dedykowane produkty do tej pasty. Tak jak na przykład przy jedynce Ultra Cut Wool Pad, czyli seria U1 biała, jak i Short Wood Pad. I do tego możesz dołączyć maszynę rotacyjną Classic, coś tam, do rotacji, bo to było do Dual Action, a do rotacji jakiś Classic, coś OCF biała lub naturalne futro polerskie Honey cięcie. 5x6, połysk 3x6. Tak to wygląda. Także tu masz od razu już przypisane, co będzie najlepszym rozwiązaniem, co jest śmieszne. No nie ma, nie da rady. No ale dobrze, no wiadomo, chcą, żeby do swoich past używać swoich padów i futer, no to jest normalne. Nie odradzam, od razu mówię, talerze mocujące do oporowe, mocujące do futer. Kupiłem i szybko oddałem. Bicie jest takie, że K2 już ma mniejsze bicie, naprawdę.
I pasta wykończeniowa. Z rozbijalnym ziarnem idealna do usuwania zmatowień, hologramów i delikatnych defektów lakierniczych. Pozostawiając przy tym idealne wykończenie, pasta na bazie wody, o, nie zawiera wypełniaczy silikonów, i tutaj też oczywiście jaka gąbka, co najlepiej, cięcie, te sprawy. No dobra, słuchaj, to co? Klasycznie, GoPro, maszyny się nie zmienią, będą to rotacje, panel mamy, no, dojechany naprawdę. Tutaj będę chciał skoczyć z mniejszymi padami, wiadomo jak tutaj jest naprawdę... Myślę, że 50 lub 30 pad nawet. Pokażę Ci zarysowania, jak mi się uda. Znaczy ten to na pewno go zobaczysz, to nie ma tematu. W aparacie na pewno go będzie widać, jeżeli nie, to w GoPro. Biorę maszyny i pierwsze co będę chciał zrobić, słuchaj, tak jak mówiłem, polishingowo ten kawałek zobaczyć na ile polishing. Spróbuję najpierw na gąbeczce, później na futerku. A następnie tu wjadę z cuttingiem z tego względu, że tu jest naprawdę elegancko. No i wspaniale, widziałeś rycy, oho, po wszystkim, po wspaniale. Co tam? No to może być kasa, bo robię przy aucie, zobaczcie. Ha, kurde, żetongi, proszę. No dobra, odłożę je. No dobrze, wracając do tematu, trochę najmilejsza mnie rozbiła. A dopiero co zaczynałem. Wiedziała, kiedy wyjść. Tak jak mówiłem wcześniej, bagno niesamowite. To jest najgorszy panel w tym aucie, naprawdę. Tu jest w ogóle no, masakra. Zrobiłem delikatny przejazd też na tę stronę. I tu jest ta jedna rysa gruba, tutaj druga. Ale no, widać było różnicę. Nie? No, jest sito niesamowite. I żeby Ci pokazać, jak tu jest z tym panelem 90. Stówka, 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 110, ła, szaleństwo, tu jest dobrze, stówka, tu jest jakiś babol, 90, najgorzej będzie tu, 90 i tu jest to przeciągnięcie, takie straszne tu, stówka, to jeszcze będzie można srogo zdjąć,
90 i stówka. Maksymalnie 110 w tym jednym miejscu. No, to już wiemy, że panel nie był malowany. Jedyny chyba panel z tych wszystkich na tym aucie. Dobra, to nam już nie będzie potrzebne. Wiemy, czego się trzymać. Odłożę tutaj. Od czego zacznę, słuchaj? Zacznę od, tak jak mówiłem, pasty polishingowej. Od pasty polishingowej i pada polishingowego. Mojego ulubionego ADBL-a, który, kurczę, przyjmuje wszystkie pasty idealnie. Naprawdę, pad jest po prostu... W ogóle lubię pady ADBL-a. No. Jak się nic nie zmieni, no to tutaj cena do jakości robi mega robotę. Pierwsze, co zrobię? Wydmucham. Okej. Nie sycz. No dobra, to co? Bierzemy pastę. Dwójeczkę. Choć to maleńka. Fajny, naprawdę fajny secik, bo osoby, które nie robią tego zawodowo, naprawdę rewelacje. Tak jak dla mnie na przykład do testów, no idealnie, żeby sobie sprawdzić zapach pasty. Dobra, wymieszam. W garażu niestety chłodno, ale to dobrze. Nie spocę się przynajmniej. I lecimy. Tiririririri, upsa. O, takiego glucika zarzucimy. Rozkładamy. Najpierw delikatnie rozłożymy na całości. O. Każde miejsce. Zobacz, jak pięknie wciągnęło, nie? A teraz co? Standardowo. Wbijamy. No i znikła. Co do pasty. Przyjemnie pachnie. Gdzieś tam nuta jakiejś takiej słodkości jest, słuchaj, żeby nie było. No fajnie. Czego zapomniałem? Zapomniałem rękawiczek. Idę po rękawiczki. Dobrze, ale tak to jest, jak się jest totalnym zamotem. Mamy gumiaki. Lecimy. Później na to wrzucę powłokę, nie wiem. Może wrzucę tutaj, co wrzucę? Kurczę, bo miało być tutaj Tenzi, ale te co 3 godziny aplikacja, więc może uda się tu, jak nie, to wrzucę coś innego. Dobra, i 3 grochy. O, miało być 3, będzie 2. Miało być 3 małe, poszły 2 grube. Ok, maszynę na siebie. I robimy ten panelik tutaj. O, tu będziemy chcieli się pobawić. Co my tu mamy? Na trójeczkę to nie, jedyneczka. Tu nas interesuje to miejsce najbardziej. Dwójeczka i lecimy. Pasty dałem dużo, ale z tego co widzę, nie chlapie. Elegancko trzyma. Miodzio. Zobaczymy, jak przyspieszę, nie? Mógłbym tutaj zaatakować padem 125, ale mini w tym miejscu ma tyle obłości, że lepiej będzie mi tą 80 zdecydowanie.
I lecimy. O, wiedziałem, że tutaj pójdzie klapnięcie przy tych obrotach. Widziałeś to na szybie? Troszeczkę dałem jej za dużo. I tu mamy ile 3,5 prawie. Kurde, słuchaj, ja jej zdecydowanie za dużo dałem. Ojej, namaszczenie i takie małe dzióbki, zobacz. Ale tutaj wydaje się, że wypracowana, a na lakierze jest jej mnóstwo. Dobra, wiesz co, wytrę sobie szybę, bo tutaj jak przyspieszyłem, podjeżdżając na tę obłość, jak mi wyrzuciło, kurczę, wygląda to tragicznie. A na plastiku tylko kilka kropelek. Dobra, wytrę szybę i zbieramy pastę. Dobrze, słuchaj, zdecydowanie przegiąłem z ilością pasty, to nie ma tematu. Mam tu jej jeszcze mnóstwo. Mógłbym nią pracować i pracować, i pracować, i pracować. Fajnie, lubię takie pasty. Zobaczymy, jak się to będzie, jak się będzie zbierać ta pasta. Mikrofibra raczej uzupełni się szybko, bo jest jej dużo. Delikatny opór stawia. Tak. Jest taki delikatny opór, no ale jest jej dużo. Tak, opór jest zdecydowany. I hologram chyba też. Albo pasta. Pasta, dobra. Okej. Weźmiemy drugą stronę. Dobra, odwrócę i od razu ją do wiadra, bo tutaj zdecydowanie już wiemy, że tej pasty malusio, 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 malusio. Dobra, ja sobie wezmę teraz latareczkę, zobaczę, co z tego wyszło. Tu jest jeszcze. Tak, jak widzisz, za dużo pasty, zbieranie nie jest na dzień dobry przyjemny, jeżeli chodzi o rysy. Grubasy oczywiście zostały pod pastą. A co dalej? Zobaczymy. Teraz tak, tą wyrzucam od razu, bo ona się już uzupełniła na maksa. Bierzemy następną. Płyn inspekcyjny. I zbieramy. Tutaj będę chciał sprawdzić Ultra Coat. Jeżeli chodzi o ten produkt, kurczę, mam mieszane uczucia, bo za intensywnie, słuchaj, pachnie. No teraz użyję i tu będzie cały, kurczę, dzień w garażu tak słodko, za dużo. Naprawdę za dużo tego zapachu. Zbieranie pasty zaraz będziemy wiedzieć. Są osoby, które nie lubią tego produktu. Ja się na chwilę obecną nie mogę do niego przekonać. Mówią, że coś po nim, po sobie zostawia. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ok, jak tu chodzi o odparowywanie? Już ci mówię. Odparowywanie. Spoko.
ale mam niedosyt. Wezmę zmywacz silikonu jednak. Odwrócę. I tu już będzie inna bajka. Oczywiście, inny poślizg, inny zmywacz. On jest taki, kurczę, dziwny. Ja go przed powłokami testowałem i powiedzmy, że na razie powłoki siedzą. Jak długo, nie wiem. Tak, i tutaj no, zmywacz silikonu od razu widzę. No kurczę, no nie mogę się do niego przekonać. Widzę tutaj hologram u góry, gdzie jechałem. Agresywnie wyszło. Poświecę sobie niżej i już ci powiem, co widzę dalej. Co ja tam widzę. Tak, wszędzie hologram. No to w miarę agresywna pasta. Tu ewidentnie narobiło mi grubego, a czy grubego. Miękki hologram, miękki. Miękki hologram. Czy ładnie wycięło? Ładnie. Pasta agresywna, moim zdaniem. Czyli taka typowa polishingówka. Tutaj z one stepem, to bym się tak, kurczę, bliżej jej do takiego przyjemnego cięcia. Cutting 4x6, to tak, grubo, grubo, grubo. Pamiętam, że ja kiedyś nią lampy chyba robiłem z tyłu i wychodziło to bardzo fajnie. Słuchaj, dobrze, teraz tak, jeszcze raz wezmę mikrofibrę i sprawdzę tym produktem, jak się będzie teraz miziać z inną mikrofibrą. Jeszcze raz sprawdzę sobie Ultra Coat. Tu już jest mikrofibra wzdłuż. Tak, jest tempo, niestety. Kurczę, brakuje mi tu takiego typowego poślizgu, jeżeli chodzi o te produkty. Stawia opór. I on, jak w wakacje się nim bawiłem, powiedzmy, były wysokie temperatury, no było zdecydowanie lepiej, ale... No właśnie. Czy coś po sobie pozostawia? Ja nie zauważyłem. Są osoby, które twierdzą, że coś po sobie zostawia. Ja tego nie zauważyłem, więc nie będę tutaj kombinował. Dla mnie jest za słodki. Czy produkt będzie u mnie na półce? Raczej nie. Wykończę ten produkt, dokończę, przepraszam, ten produkt i sobie odpuszczę. Choćby ze względu na zapach. Ja już mam dosyć. Już. Za dużo. No zdecydowanie. Już męczy. Już męczy. No dobra, słuchaj. Wyłączam lampy i patrzymy, co się wydarzyło. Co my tu mamy, słuchaj? No... Ja tu widzę jedną rzecz, że Ultra Coat niestety coś po sobie pozostawi. Jednak coś po sobie zostawia. Hologram, srogi. Grube rysy pozostały niestety i narobiło się hologramu. Przy żółtej gąbce ADBL-a, naprawdę dziwne. Dziwne. Znaczy dziwne, no nie dziwne. Możliwe, że ten lakier, znaczy nie jest mięciutki na pewno, bo widzę, że... Nie wycięło nawet tych takich średniawych, nie wszystkich rys, ale kurczę, bałaganu narobiło. No dobrze, teraz wezmę zimną i zobacz, jak to wygląda. Widzisz, nie? Patrz, to jest właśnie ten bałagan, o którym mówię. Jeżeli chodzi o średnie rysy, no ja widzę, że są. I tutaj wskoczymy z... O, tu jedne są kuliste, tak jakby, kurczę... Od pada mi zrobiło dziwne. Muszę wymienić tego pada, wziąć drugiego. Może coś w nim, kurczę, było. No dobra. Coś tam w aparacie udało mi się pokazać, ale chcę ci pokazać jedną rzecz. Mam nadzieję, że to dobrze zobaczysz. Ultra Coat niestety rzeczywiście nie odparował idealnie. Coś po sobie zostawia. Hologram. Tu w jednym miejscu nawet mam tak jakby odpada. Kuliste, kurcze, tak, jakby coś jakby odpada, ale to mogę się mylić. Jeżeli chodzi o wycięcie rys, słuchaj, no można się upierać, że jako polishing rzeczywiście te takie średnie rysy może i wytnie. No grubych tutaj w ogóle nie ruszyło, tych wzdłużnych, takich naprawdę głębokich. Okej. Okay. Wezmę teraz latareczkę typową na holsy. Tak jak widać, srogo. Naprawdę srogo. Nieźle, co? Dobra, okej. Okay. Także trzeba będzie to prawdopodobnie powtórzyć. Znaczy ja tu teraz wjadę już z
wjadę z futrem, bo chcę wyciąć, kurczę, te wzdłużne rysy, co tu zostały. No dobrze. O, słuchaj, no, dużo hologramu, naprawdę. Jestem zdziwiony troszeczkę. Liczyłem, że będzie go zdecydowanie mniej. W miarę taka agresywna, a czy agresywna pasta. No taki typowy polishing, tak naprawdę. Tutaj one stepowo, chyba że na dualce, to tak, to będzie zdecydowanie lepiej. Na rotacji, no wycięło ładnie. Wycięło ładnie te takie, ten, kurczę, te najdrobniejsze rysy rzeczywiście zostały, tylko takie grubasy i dlatego najpierw sobie przeczyszczę tego pada, żeby go sobie już na później przygotować. Możliwe, że nawet już go później nie będę używał. Też tak może być, słuchaj. Nie jest powiedziane, że on będzie używany. No z tym zielonym, czy kurczę, no nie usiadło to. Tak, jestem nie do końca zadowolony z tym żółtym ADBL-a. Wygląda tak, jakbym nie lubił szybkich obrotów. Może na wolniejszych obrotach byłoby lepiej, bo tutaj mi się troszeczkę tak jakby zbryliła. Na dualce na pewno by tego nie było, uwierz mi. Teraz tak, słyszysz, jak już zwalnia, co mu trzeba dać? Miodu! Od razu lepiej. Dobra. Standardowo dźwięki sprężarki. Pada na razie odkładam. Biorę futerko i będę chciał wyciąć już te najgrubsze rysy. Co mi się podoba przy tamtej kombinacji, że pamiętasz tutaj to miejsce takie obrzydliwe, takie aż zmatowione tutaj, takie poprzecierane, jak tu było tankowane ręką, ktoś dotykał, zebrało. I tutaj naprawdę zrobiło to no całkiem przyjemnie. No, w tym połączeniu tak bym powiedział, że w miarę agresywnie, troszeczkę jakby za agresywnie na tym lakierze, jeżeli chodzi o polishing, bo ani nie wycięło mi tych takich totalnych grubasów, które niestety jeszcze, zaraz ci powiem, chociaż tu, nie, tutaj ładnie, tu u góry, o, tu u góry ładnie przycięło, no tak, czyli tak, zostały już takie naprawdę konkrety, już takie grubasiska i będę chciał teraz tą pastą popełnić jeszcze jedno podejście na tym panelu, na tym futrze. Zobaczymy, czy już, powiedzmy, będzie tak moim zdaniem pod powłokę, bo wiadomo, wszystkich takich totalnych grubasów nie chcę wycinać. No tutaj, tak, tu mi zabrakło jeszcze takiego fajnego wykończenia. Tu jakoś jest tak niekoniecznie fajnie. No dobra, słuchaj, bo będę gadał, a nic z tego nie będzie tak naprawdę. Zobaczymy, jak sprawa będzie się miała z futerkiem. Teraz tej pasty dam rzeczywiście niewiele. Skromniutko i postaram się nie atakować ją zbyt dużymi obrotami. Raz. Dwa. I takie trzy gluciki. Widzisz to? Mam nadzieję, że to widzisz. Wbijam w futerko, żeby mi za szybko nie uciekło. I atakujemy. Tutaj jest najwięcej tego bałaganu, tak? Dobrze mówię? Tak, tutaj są te największe grubasy przy samym wlewie. Także tutaj ładnie, fajnie na tym wycięło i tu jest też największy hologram z tego tytułu. Najgorzej jest w tych miejscach, gdzie było, jakby nie było najwięcej bałaganu. Dobra, jedyneczka. Pstryk. Od razu inne prowadzenie. Futro to futro.
przyjemniej mi się prowadzi ją na futerku. Myślę, że tam troszeczkę dałem za szybkie obroty. Chciałem tak, wiesz, no jak najwięcej wyciąć. I to było bardzo niepotrzebne, no. Tak, super. Na futrze się prowadzi rewelacyjnie, naprawdę. I zdecydowanie wtedy było za szybko. Zdecydowanie. Tutaj zrobię o dwa przejazdy więcej. Jest więcej rys. I lecimy. Dobra, lecimy teraz po długości. No, teraz jak sobie spokojnie jadę, tutaj będzie coś koło trójeczki pewnie na obrotach, na słuch. Delikatne pylonko, ale to takie naprawdę minimalne. Długo nią można pracować, naprawdę. Cały czas taki przyjemny, gruby film pasty. I na białym lakierze to widzę doskonale. Nie no, na futerku jest mistrzostwo, kurde. Żałuję, że tam obrotami podbiłem za mocno, no ale chciałem zobaczyć, czy kurcze pozwoli mi na to. Nie pozwoli. Spokojne obroty. I tu czuję, jak przyjemnie się prowadzi rzeczywiście, że mogą być z tego naprawdę wymierne efekty. Zwalniamy i tak troszeczkę oddamy pasty, pomimo że jeszcze jest jej dużo, wydajna jest na maksa. Czuję, że
Dwa takie małe bąble by wystarczyły. No, tak jak mówiłem, tutaj było 2, 2,5, tam trójeczka, tak na ucho właśnie, tak moim zdaniem takie były obroty i się dużo nie pomyliłem. Pasta nie lubi szybkich obrotów, lubi właśnie spokojniejsze zdecydowanie i czuję, że cały czas w futerku sobie siedzi, co jest fantastyczne. I słuchaj, teraz może być tak, że na tym futrze może być lepiej z wykończeniem niż na tym padzie, który za agresywnie podbijam do sprawy. Chciałem tak, a to był zły pomysł. Tutaj mieliśmy już z płynem inspekcyjnym. Zobaczmy, jak się to będzie zbierać teraz. O tak, zdecydowanie przyjemniej. No właśnie, czyli tak, jeżeli chodzi o pastę, spokojne obroty, nie szalejemy, spokojne przejazdy. Na dualce to już w ogóle będzie mistrzostwo. Teraz się zbiera fajnie. Przedtem zwyczajnie ją, można powiedzieć, że tak przegrzałem. Za duże obroty, za wysokie, za bardzo chciałem. A tu nie o to chodzi, żeby tak, znaczy fajnie zrobić od razu jednoetapowo i później finisz. Teraz tak, chcę zobaczyć, na ile pasta uzupełnia. I dlatego poświecę sobie teraz latarką. No. 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 I tu rozumiem. No właśnie. No. Dobra. Mniej więcej wiem, co widzę. Okej, dobra. Teraz biorę mikrofibrę. Atakuję zmywaczem silikonu. Upsa! Standardowo. Zawsze jedna mikrofibra przynajmniej musi mi podczas takiej roboty spaść. Zawsze. I to, słuchaj, żebym nie wiem co robił, zawsze jedna musi mi spaść, kurczę, na glebę. Zobaczmy. Co się wyprawia? Słuchaj, teraz tak. Na tym futerku z tą pastą pasta nie uzupełnia za dużo. Przykryło mi tylko taki minimalny holcik. Tak można powiedzieć, że do wymycia jest luksusowo. Bardzo przyjemnie. Został holc. Ale to taki, kurczę, mięciutki. No. Powiem tak, bardziej tutaj na przykład wyszło prawie że idealnie. Tutaj troszeczkę o dwa przejazdy więcej i więcej hologramów, ale wycięło, słuchaj, bardzo ładnie. No widzisz, czyli kurczę, no lepiej zagrało z futrem niż z gąbką, ale ja z tą gąbką przegiąłem. A czyli powiem tak, jakbym wolnymi obrotami na tej gąbeczce, to... I tam też docisk taki dałem naprawdę w miarę, powiedzmy, optymalny taki. Nie pieściłem się z tą gąbeczką. Tak naprawdę docisnąłem, czułem, że ten docisk jest taki, no, w miarę dobry. Odpowiedni, o tak może, do przejazdu. I hologram moim zdaniem był większy niż teraz na tym futerku. Ale zaraz ci to pokażę. Thank you.
Ligancko, słuchaj. Teraz tak. Tak jak zauważyłeś, od razu przeskoczyłem tutaj wokół lampy, żeby to ogarnąć. Pojeździłem sobie na futerku Flexipadsa z gąbeczką, który wybacza wiele właśnie w takich zakamarkach. Nie pozwala mi przegiąć. Pojeździłem sobie z tym futerkiem na dwójeczce i w sumie no wycięło tak jak tutaj. Takie, kurcze, pośrednie. Z minimalnym holsikiem, uwielbiają te pasty futerko. Później wskoczyłem też z jedyneczką i już ci mówię, co tu widzę. Tu nie było jakichś takich totalnych grubasów. Nie były jakieś takie totalne grubasiska, ale mnóstwo było takich świrli. I słuchaj, został delikatny hols i nie wycięło naprawdę. Tutaj w jednym miejscu widzę, że tak troszeczkę zostało, ale to odrobinę. Jedyneczka też ma potencjał z tego, co widzę i dlatego właśnie teraz, słuchaj, tak, to już zostawiam. No, fajnie. I dlatego teraz, i jedyneczka również to samo jak przy tamtej, nie lubi wysokich obrotów, podobnie się wymywa. Tak naprawdę bardzo podobne pasty. Dwójeczka, też nie przesadzałem z obrotami, spokojnie. Pylenie to jest tak minimalne na dwójeczce, na jedynce to już w ogóle nie zauważyłem pylenia. Na dwójeczce minimalne, ale to mogło jeszcze pozostać, wiesz, pozostałości z tamtej obróbki. Ogólnie miło się pracuje, nie jest źle, nie jest źle. No dobrze, jeszcze jedno miejsce muszę sprawdzić. Tutaj. Tutaj wycięło już do zera, super. Bardzo fajnie, elegancko, naprawdę elegancko. Kolejna rzecz, która mnie interesuje, to miernik lakieru. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. Na ile się zmieniło, nie powinno, ale to wiesz jak jest. Tutaj. 90. 90. Setunia. 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 90. No to widzisz, kurczę, tu było 110. Stówka. No tu ładnie przyciąłem. Tu było 110. Stóweczka. Zdjęte? Zdjęte 10 mikronów. Stówka. Stówka. Wszędzie równiutko. Stóweczka. Stóweczka. Rewelacja 90. Tu więcej już nie ruszamy. Tu już jest idealny tylko hols. 90. 90. 90. Wszędzie, słuchaj, zdjęte 10 mikronów. Tak jak widzisz, tutaj było stówka, 110, 10 mikronów zjechało i to jest wszystko, co tu będziemy dziabać. Teraz będę wskakiwał na ten panel i tutaj będę chciał wziąć Evoxę ze względu na potężne sznyty. No tutaj to jest grubo. No jakby luksusowo. Kawusia wypita, żona robi właśnie pizzę.
za godzinkę będzie, więc prawdopodobnie będzie przerwa. No będzie przerwa, będzie żyrte. Wstępnie, tak jak mówiłem, jest całkiem fajnie. Fajnie jest to, że nie pyli. Fajne jest to, że nie śmierdzi. Fajne jest to, że lubi się z futrem. Teraz tak, zapach, to mamy dwójeczkę. Teraz przejdziemy na jedyneczkę. I podobny bardzo. Ciekawe. Standardowo wjeżdża tutaj grubsza maszyna. To odkładamy tu. To bierzemy tu. Podłączamy. I lecimy. Futerko, Evoxy. Jeżeli się nie sprawdzi, będziemy mieszać, kombinować, zobaczymy. Na chwilę obecną na tym lakierze rządzi pasta szwagra rządzi. Robiłem już na paru autach i rzeczywiście tutaj jakość cięcia jest po prostu obłędna do wykończenia. Przyjemność pracy, zapaszek, no wszystko jest tak, jak być powinno. Tak, żeby nam za mocno nie biła. Dobra, standardowo dmuchanko. Dobre dmuchanko nie jest złe, wiadomo. Okej, okay, potrzebuję, widzę, miłości. Dobrze, gdzie mam? Tutaj mam. Cyk, cyk. Pomogło? Bardzo dobrze. Jeszcze tylko fibra. I a, muszę kupić z metalową tubką, bo ta plastikowa to się wyrabia i niestety blokuje i nie ma takiej mocy, jakbym chciał. Opa! Hopsa, maszynka. Wkurza mnie w tej maszynie to, że jak kładę, nieraz mam pastę, chcę ją wziąć i... Widzisz, co jest grane i mamy bałagan gotowy. OK. Szósteczka. Przewietrzone, można powiedzieć, co? Oczywiście, jedyneczka jest. Dobra. Paściocha. I lecimy. Jedyneczka, jedyneczka. Cięcie 5x6. Połysk 3x6. Raz, dwa. Ua. 3, dobra. Takie grochy. Teraz tak, czy pokazywać ci, jak tu sprawa wygląda? Pokażę ci w GoPro. Za wiele nie zobaczyłeś. Niestety GoPro ma to do siebie, że skórkowa... No jest tu sito, no. Jest tu sito... Pokazywałem ci, no tutaj jest takie szrama potężna, że to kurczę, bałagan, świrle, no panel jest idealny, żeby sprawdzić pastę. Pamiętamy, że tutaj było 100 czy 90, zobaczymy, zaraz, bo już nie pamiętam, chyba setunia. Setka. Widzisz, co jest grane. Dobra. Okej. Okay. No dobra. Biorę furmankę. Obniżam foteliszcze. I jedyneczka, jedyneczka. I będziemy lecieć. Interesuje nas ten kawałek tutaj. Już czuję, że jest za je fajnie. No, prowadzi się perfekcyjnie. O, tutaj ten sznyt. Ciekawe, czy go będzie zbierać, bo ja go tu widzę, jest taki ciemniejszy. Dwójeczka i lecimy. Nie, no miazga, prowadzi się, już czuję. Zero pyłu. Taka szwagrówka. Naprawdę? Super. Tarara. A zobaczymy, jak z wycinaniem będzie. Idealnie się prowadzi. Miękko. Przyjemnie.
Tu jest takie przebarwienie, nie wiem czy to brak klaru, ale może tak być. Dwa i pół i lecimy. Słuchaj, perfekcyjne prowadzenie, naprawdę. Jak pasta szwagra, zero gdziekolwiek, jakiegokolwiek chlapnięcia. Pasta prowadzi się mięciutko, nie blokuje i czuję, że tak... Nie muszę walczyć w ogóle z tą pastą. Sama mi mówi, że teraz jedziemy w tę stronę. No to jedziemy. Zobacz. Zero walki. No perfekto. Film idealny. Nie no, bajka. Przyjemniej mi się prowadzi niż ta dwójeczka. Futro Evoxy ma to do siebie, że no troszeczkę tych włosków wyrzuca, ale tak czy tak jest zajebiste. Dobrze, że Łukasz mnie przysponsorował, bo bym nawet nie wiedział. Jechałbym na Brajcie. A Brajt tutaj leży i kwiczy przy tym futerku. Żeby nie było. I powolutku, i pomalutku. No perfekcyjnie się układa, słuchaj. Równiuteńki film, równiuteńko, idealnie. Jeszcze jak będzie cięła tak jak szwagra i ten połysk będzie tak jak u szwagra, no to bomba. Ja już tą pastę lubię, naprawdę. Zero chlapnięcia, nigdzie, kompletnie. Że ja wtedy na tego pada tyle jej załadowałem. O czym ja kurde myślałem? Przejazd robiłem, tak jak szwagrową. Dwójeczka. I robimy finish. Bardzo powoli, bez docisku. Przedtem też nie dociskałem, ale tutaj to już odpuściłem całkowicie. Kurde, nie wiem czy ty to widzisz. Pokażę ci jak ta pasta się układa. Idealnie, perfekcyjnie. Na chwilę obecną najgorsza pasta tutaj na tym, no to Evocar. Niestety. Po tym polytop, ze względu na pylenie i przez to, że rzeczywiście one są agresywne i nie za bardzo mi się fajnie pracowało na futerku, wróć dziadzia. I tutaj dlatego właśnie szwagra bryluje. Kurczę, ta prasta prosi mnie, żebym przejechał jeszcze raz w tę stronę. Naprawdę. Nie wiem dlaczego, ale no rewelacja. No i pracuje, słuchaj, i cały czas jest. Obłędnie. Pierwsze podejście do pasty i od razu ją lubię. Perfekto.
Pozwoliłem sobie na 20 o jeden przejazd więcej, bo no nie wiem, ta pasta mówi, że jeszcze raz, no, że jeszcze jest niedużo, wypracuj mnie jeszcze troszeczkę. No dobra, no. Cały czas ten filmik taki równiuteńki, idealny. Zero chlapnięcia, nic, zero pylenia. Ha! Tutaj się muszę przyłożyć, bo... O! Słuchaj. No coś niesamowitego, zobacz. Jeszcze mam pastę. Tu jest wilgno. Nie jest sucho. Mam nadzieję, że też widzisz ten film. No, perfekcyjny. Zobacz. Mięciutki filmik pasty. No, mua. I powiem ci, że może być dobrze. Może być dobrze, słuchaj. Pierwsze, co robimy, to wiadomo co. Czyścimy sobie od razu futerko. No to Evoxa, naprawdę jestem tak miło zaskoczony. W sumie każda pasta na niej siedzi idealnie. Okej. I wygląda jak nowe. Prawie. Prawie jak nowe. A prawie robi kolosalną różnicę. Dobrze, teraz tak. Zbieranie pasty. Odwracam mikrofibrę. I ty też to będziesz widział. Widzisz ten film? Mam nadzieję. Zobacz. No. Nie no. Świetnie. Naprawdę świetnie. Mam nadzieję, tutaj jeszcze trochę zostało. Zero walki. Patrz. I zebrane. No, jedyneczka. Powiem ci, że dwójka. Ja w ogóle... Może i zauważyłeś. Jakoś te pasty polishingowe, nie wiem dlaczego, ale do mnie nie przemawiają. Bo to ani pałą, ani kijem. Kurde, no. To jest kolejna firma, gdzie widzisz, polishingowa mi nie siedzi, bo ja tu jestem zwolennikiem jednak tych dwóch etapów. Kurde, no. Ja wiem, że tutaj zaraz powiedzą, ale klient, jeden etap. No, jeden etap to... No ja nie jestem zadowolony nigdy z jednego etapu. Nigdy. Albo za mały połysk, albo za mało wycięte. I tak ani pałą, ani kiją. Ani pałą, ani kijem. Dobra. Teraz tak. Zobaczymy. Będę chciał sprawdzić, na ile mi ona uzupełnia. Najpierw sobie spojrzę tutaj w lampę, co ja widzę. Mhm. Taki bigosik, dobrze. Tu będę musiał podjechać. Okej. Co ja widzę? Ale ją ładnie ją zebrało. Niewiele jej zostało, naprawdę niewiele. Super. Teraz zmywacz z silikoną. Robię na mikrofibrę. Ze zmywaczem jest to fajne, że na lakier. Robimy pierwszy przejazd. Pstryk. Tu ścioszek, kochany. I on już w tym momencie znika. Kurwa, obłęd. Słuchaj. Pięknie. Naprawdę. Cięcie. No nie jest może aż tak bardzo wybitnie, ale połysk do wykończenia jest mega zachowany. Zajebiście, naprawdę zajebiście. Odwracam. I teraz już w ogóle tak jakby mi nie uzupełniło rys, słuchaj. Kompletnie. Ta dwójeczka, ona jakoś tak kurczę odrobinkę, jakby coś w sobie tak dziwna jest taka. Taka nie po mojemu, można powiedzieć. Tutaj mamy, moim zdaniem, perfekcyjnie to wszystko zachowane. Chodź tutaj. Ty idziesz tu, a ty idziesz do mnie. Nie wiem, po co ja to biorę, jak tu już to odparowało. No słuchaj. Zajebiście. Naprawdę, zostały grube wcięcia takie.
zero świrli. Zostały tylko takie potężne sznyty, proste, gdzie rzeczywiście ktoś wyhaczył czymś, powiedzmy, tudzież zahaczył. Tak, jest bardzo dobrze. Biorę aparat i pokazuję Ci, jak sytuacja wygląda. Ogólnie, no słuchaj, no kurde, panie, jestem naprawdę miło zaskoczony. Jestem bardzo miło zaskoczony. Widziałeś, co jest grane. Teraz tak. Hologram naprawdę nie jest wielki. Tak, tutaj to go praktycznie nie ma. Jeżeli chodzi o cięcie, słuchaj, prowadzi się jak pasta szwagra. Bardzo miękko, bardzo przewidywalnie. Fantastycznie wręcz. Jakby mi ktoś, kurczę, dał tą pastę i by była z tym samym kolorem i z tym samym zapachem, powiedziałbym, że to jest pasta szwagra, z tym, że mam wrażenie, jakby troszeczkę mniej, słabiej cięła, ale to może być spowodowane tym, że ten element prawdopodobnie nie był lakierowany jako jedyny na tym aucie i stąd może być ta różnica. Naprawdę, jakbym pracował pastą szwagra. Zero pylenia. Zero gdziekolwiek kapnie. Nic. Kompletnie. Zero. Perfekcyjnie się prowadzi. No, miód. Super. Super pasta. Polishingowe, ja to tak do nich tak... No mam takie, kurcze, no podejście jakie mam, no jak zauważyłeś, czy to FX, czy coś, no te polishingowe, ja ich, kurczę. No dobra, nieważne. Są na rynku, jest świetnie. Chcę sprawdzić jedną rzecz. 90 było, nie? Ta rysa gruba, która tutaj została, no niestety, widziałeś, tylko te grube wcięcia, zero świrli, idealnie. Gdzie jest ta rysa? Tu. Stówka. 90. Możemy jechać. Czy będziemy jechać? No, oczywiście, że nie. Skupię się teraz tutaj na tym elemencie. Nie ma sensu. Po co? Przecież znając życie, ten element będzie jeszcze pewnie nieraz robiony, więc nie ma sensu go katować. Te rysy będą widoczne tylko i wyłącznie, tak jak widziałeś tutaj w tej lampie, pod pewnym kątem. I to jest wszystko. W słońcu tak naprawdę, jak będzie mocno świecić, to ich nie wyhaczysz, bo będzie je prześwietlać. Jedyne co, to właśnie takie delikatne, przytłumione światło i pod pewnym kątem, tak jak ja teraz patrzę. I oho, obiad. Słuchaj, zrobimy tak. Wrzucam akcję na GoPro, lecę dalej z cuttingiem i powiem Ci, jak się pracowało jeszcze na Like Country i
Tutaj zjadę jeszcze z Evoxą. Pobawiłem się troszeczkę, celowo światełko tak przymuliłem. No więc tak, słuchaj, sprawa wygląda następująco. Biorę latarę i już ci mówię, co się wydarzyło. Pierwszy przejazd pobawiłem się na zmianę z pastą szwagra. I muszę ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o jedynkę, czyli cutting Honeya, w porównaniu do szwagra, lepiej się prowadzi, lepiej się wymywa i cięcie jest odrobinę słabsze. Ale fajniej mi się nią pracuje, zdecydowanie. Teraz pobawiłem się też na tym futerku pastą szwagra. Wjechałem sobie specjalnie na wlew paliwa i przy tym futrze już było agresywnie. Narobiło mi tu bałaganu. Było widać, że to zrobiło się od futra, ale postanowiłem dać jeszcze jedną szansę. Żółty ADBL i dwójeczka. I słuchaj, perfekcyjnie. Spokojne obroty, maksymalnie 2,5 do 3 na tej maszynie, na mini Heckmanie. I słuchaj, no perfekcyjnie. Zdjęło tak naprawdę wszystkie te rysy, które zrobiło futro, na idealnym wykończeniu. Zero hologramu. Nie ta latarka. Zero. Nic. Kompletnie. Zobacz. Mam nadzieję, że to widzisz. Zostały tylko takie totalne grubasiska. One stepóweczka. Pięknie to zagrało. Jest taki delikatny... To raczej... Nie ma tutaj ideału, jeżeli chodzi o połysk. O, w ten sposób. W ten sposób, ale rzeczywiście taki mam stepik. No i tutaj już mam braki. Albo połysk, albo rysy. No właśnie. Więc no coś za coś. Kolejna rzecz, co ja widzę, już ci mówię. Tu hologramy. To jest po paście szwagra. I wjechałem później tutaj z futerkiem Like Country i tutaj na górny panel. I słuchaj, cięcie, tak, szwagier ma zdecydowanie fajniejsze, mocniejsze, więcej wycina. Na tym samym, można powiedzieć, poczekaj, na tym samym, chwilunie, na tym samym połysku, ale praca tą pastą to jest coś pięknego. Praca tą pastą to jest coś pięknego, ale tylko i wyłącznie gąbeczka lub dual action. Naprawdę. Jedynka, mistrz. Siła cięcia może nie jest jakaś rewelacyjna, ale praca. Ja mógłbym nią dwa razy dłużej pracować niż pastą szwagra.
totalne masełeczko. No coś pięknego i przyjemność z pracy zdecydowanie fajniejsza, fajniej się prowadzi. Przy szwagrapaście jest tak, że ona w pewnym momencie się kończy i dlatego ja wtedy, pamiętasz, na masce sugerowałem ci te przejazdy, bo później już jest ciężko. Zaczyna maszyna łapać, skakać. Tu tego nie ma. Tu pracujesz i pracujesz. Obłędna pasta. Super. Do miękkich lakierów to będzie poezja po prostu. No super. Rewelacja. No prowadzi się fantastycznie. Naprawdę. Ta siła cięcia, ona nie jest jakaś beznadziejna. Jest naprawdę fajnie. No troszeczkę słabiej niż szwagra. Troszeczkę słabiej. Niestety. Słuchaj, to co? Teraz biorę się za finisz. Już ci mówię, gdzie pojadę, jak pojadę i dlaczego tak pojadę. Ponownie wyłączę. Biorę latareczkę, która jest typowo na holsiki. Tu mam bardzo gruby hologram. Tak. I tu też mam bardzo gruby hologram. Tu w ogóle mam część niewycięte, rys. Tu. I niech tak zostanie, bo będę chciał tu wjechać właśnie z finiszem, zobaczyć na ile maskuje, na ile wycina, że tak powiem, i na jakim połysku zostaniemy. Tu wszędzie jest naprawdę bogato w hologramy. Tak jak widać. Grubasy zostały. Więc co? Pad. Nie wiem. Albo wezmę Nata, albo wezmę Evoxę, albo wezmę ADBL-a. Jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie będzie to, słuchaj, czarny Nat i moja ulubiona rotacja na chwilę obecną. Z tego co widzę, karta pozwoli mi nagrać 24 minuty. Przygotowałem sobie finish Evoxy, ale biorę Nata. To odstawiam. Tutaj jest najlepsza pasta, która uzupełnia moje gardełko z elektrolitami. To jest bardzo ważne. To chowamy tu. No będą, wydajne są te pasty, naprawdę. Zobaczymy teraz. Co my tu mamy? Wszystkie pachną tak samo. No. Dedykowana twardszym lakierom. A, widzisz. No, to może być tu dobrze. Tak z grubsza troszeczkę dojedziemy. Dobrze. Okej. Okej. Mamy gąbka na DA, a on będzie robił na rotacji. Ojeju, jeju, jak to? Powiem ci, że te na DA są jeszcze fajniejsze, bo tu w środku nie zbiera ci się ten syfek. Najwięcej właśnie syfu powstaje w tym miejscu, a ta dziurka to eliminuje i jest kurde brzytwa. W finiszu to już w ogóle. No tak to wygląda. Dobra. Fuu! Kumiak. Sąsiad się pastwi. Mam nadzieję, że to już ostatni raz kosi trawę. Ja już przed zimą wykosiłem i nauczony doświadczeniem, że tych past nie dajemy dużo. Up! Jeden groszeczek. Drugi groszeczek. Trzeci groszeczek. I spróbujemy na tym popracować. No dobrze. Maszynę na szyju. Fiku miku. Okej, okej, okej. I który panel atakujemy? Może tu, co? Tu był gruby holsik. No właśnie. Okej. Tam, taram, tadam, tadam, tadam. O, tu sobie ten panel zrobię. Bo zostało 24 minuty, więc zrobię pierwszy przejazd. Później się pobawię na całym panelu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, teraz będzie dobrze. Dwójeczka. I to będzie wszystko.
Też perfekcyjnie. Wszystkie idą tak samo. Można powiedzieć, że ta sama konsystencja pasty, z tym, że zapewne różnią się czym? Ziarenkiem. Siłą cięcia. Op. No perfekcyjnie się układa. Super. No i teraz dawkowanie popełniłem idealne. Uzupełniłem pada, trzy małe groszki i jest obłędnie. Tutaj muszę wstać. Słuchaj, żebym widział, co robię. Obłędnie, naprawdę, też perfekcyjne, perfekcyjnie się układa, perfekcyjnie się prowadzi, zero chlapania, zero jakiegokolwiek pylenia, rozchlapywania, perfekcyjnie, naprawdę perfekcyjnie. Oho, żona. Ha, robi mi zdjęcie. I mamy pyk potem. No i co wyszło? O, muszę się teraz wyprostować, bo ja mam garba już tak. Żeby... No, ta pasta pozwala naprawdę na długą pracę. Na bardzo długą. Fantastycznie. No i co? Udało się? Złapałaś? Żon będzie miał zdjęcie? Ajajaj, jaki on jest fenomenalny, naprawdę, ułożony, no kurde, mamo, chwalą mnie. Tak, tak, no i teraz to się muszę w ogóle już zachowywać, bo tutaj muszę się pilnować, bo tutaj teraz mnie sprawdza, czy wszystko robią poprawnie pewnie. No dobra, to co, zbieramy pastę, nie? Dużo jej zostało tak naprawdę, dużo, 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 dużo. Ona... No, ten poślizg nie jest fenomenalny na tej paście, tak się szybko kończy, jest taka szorstka troszeczkę. Zresztą jak wszystkie te pasty, one są takie odrobinę szorstkie. Świeżą fibrę chcemy. Wezmę tę żółtą. Nie, nie tę. Tu wezmę to. O, ta jest grubas, ale to nie, to będziemy mieć do płynu inspekcyjnego, więc biorę tą. Zobaczmy, jak to się będzie zbierać. Mam nadzieję, że też to będziesz widział. Zaraz ci powiem. Tak, tutaj jeżeli chodzi o zbieranie, szału nie ma, dużo jej zostało, ale przy finiszu właśnie tak robimy. Nie, spoko, daje radę, rewelacja. Dwa przeciągnięcia i widać, że mikrofibra ją chłonie pięknie. Słyszysz te strzały? Słyszysz te strzały, słyszysz, nie? Co? Wyszło?
No, powiem ci tak, że jeżeli chodzi o połysk, teraz bez wymycia jest zajebiście, no, nie ma tematu. Obłędny. Wole, lustro, ja cię nie mogę, super. Naprawdę. Ale hologram chyba pozostał. Takie mam wrażenie. I znowu będę musiał wskoczyć z moją ulubioną P40. Zobaczmy. Okej. Tak, tutaj wymywanie jest taki opór delikatny. Dobra. Tak, mam wrażenie, że hologram pozostał. Okej, teraz tak, to wyrzucamy. To tutaj. Ciach, mikrofibra i teraz finiszowe wyczyszczenie. I po zdjęciach pstryk. Dobra. Zobaczmy, co się będzie działo. Bez oporu. Elegancko. Super. A. Dobra. Tak, tu w lampie widzę hologram. No, może być to rzeczywiście pasta finiszowa, która będzie do mega twardych lakierów. Zaraz ci powiem. No i co? Gdzie jest latarka? Jest. Dobra. Zaczyna się tu robić bałagan. Nie. Wygląda na to, że jest... Nie, jest tutaj hologram. Tak, tu holsik. I tu też jest holsik. To już widzę, że rzeczywiście szału nie ma. Szału nie ma. Weźmiemy twardszy troszeczkę padzik, Evoxy i poprawimy to Evoxą. Tak, zdecydowanie. Wyłączę jeszcze światełko. Słuchaj, wszędzie jest taki hologram, po prostu. Hologram. I nie wymyłem jej, nie udało mi się jej wymyć do końca. I już mamy problemik, widzisz? Już jest niedobrze. Wezmę, słuchaj, Dual Action i wjadę tutaj z Dual Action. Zobaczymy, co się pojawi na Dual Action. Będzie słabsza siła cięcia i to może być właśnie idealne rozwiązanie, ale finish, tak jak jest napisane na buteleczce, że jest do twardszych lakierów i to może być właśnie to. Chociaż ten lakier też za miękki nie jest. Gdzie popełniłeś błąd, dziadzia? I tu nawet widzę... Tak, i wymycie też, kurczę, widzę, tutaj załapało gdzieś. No dobra, słuchaj, idę po Dual Action.
zabawa za mną. Jeżeli chodzi o finisz na tym panelu, no słabo, słabo. Dobra, ale zaczynając. Od jedyneczki, słuchaj, z tych wszystkich chyba najprzyjemniejsza. Super. Rewelacja się nią pasuje. Naprawdę praca nią to jest sama przyjemność. Na futrze prowadzi się obłędnie. Niewielka ilość pasty, mięciutko, perfekcyjnie. Prowadzenie jest idealne jak dla mnie. Na rotacji po prostu brzytewka. Jeżeli chodzi o cięcie, nie jest to jakiś killer, ale nie jest to źle. Trochę słabiej od szwagra, pasty cuttingowej i zdecydowanie lepiej się wymywa. Od, moim zdaniem, od pasty szwagra i zdecydowanie lepiej się prowadzi. Naprawdę. Zdecydowanie fajniejsza, przyjemniejsza praca. I będzie zdecydowanie oszczędniej. Myślałem, że to są, można powiedzieć, rodzime produkty. Nie, nie, jest różnica i to znaczna, jeżeli chodzi o pracę i o cięcie. Szwagra jest zdecydowanie agresywniejsza i to właśnie sprawdziłem sobie na tym wlewie od paliwa. I na futrze Flexipadsa, na tej gąbce, która jest mała, ale jest w miarę agresywna i tam od razu było widać różnicę, że zaczęło mi robić takie jakby kółeczka, szybciej się wypracowywała niż ta pasta, a starałem się pracować na tych samych obrotach właśnie i podobne przejazdy. I to może był błąd. Szwagra pracuje się tak troszeczkę szybciej, tak można powiedzieć, tak jak pokazywałem, że tu stryk 2, 3 kończymy, bo ona później zaczyna właśnie jej brakować i zaczyna się burdel. Coś troszeczkę taki sonaksik, szybciutko i sprawnie. Tutaj jest inaczej, tutaj możesz pracować do bólu. Ojej, tutaj praca to jest po prostu i końca nie widać. Końca nie widać, cięcie na średnim, znaczy jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Kurczę, jakby była troszeczkę mocniejsza, to super pasta. Dwójka. Kurczę, ja to z polsinkowymi zawsze mam taki problem, bo to ani pałą, ani kijem te pasty. Tu jeżeli chodzi o futro, no niestety nie, bo pyli. Zaczyna pylić gąbka. Co się okazało? Spokojne obroty, kilka przejazdów i naprawdę wycina. Może nie jest to, znaczy wycina drobne ryski, drobne, naprawdę drobne ryski, wytnie i wykończenie. Tutaj właśnie ja zawsze w tych polishingowych mam zgrzyt, bo albo dobrze ci wytnie rysy i masz średnie wykończenie, albo nie wytnie ci rys, ale fajnie nabłyszczy. Tu jest raczej lepiej wycina niż nabłyszcza i ani pałą, ani kijem. A to jest najgorsza pasta. Trójka. Finish. Tragedia. Praca fajna, miękka. Też można długo pracować, ale jej jest bliżej do one stepowej, do dwójki. Ogólnie z tymi pastami jest tak, że tu między dwójką a cięciem nie ma jakiejś strasznej, kolosalnej przewagi. Między finiszem a dwójką też nie. Tak. Przykład. Pasta polishingowa, czyli dwójeczka. Pad polishingowy ADBL-a. Na wlewie paliwa, bez holsa, z wyciętymi rysami, słaby połysk. Trójeczka, czyli finiszowa. Pad zielona ADBL-a, mięciutki. Bardzo mięciutki. Został hejs. Delikatne przymglenie, taki hologramik, naprawdę taki płynny. Czyli jakby było agresywniej niż na zestawie polishingowym. Jeżeli chodzi o finish, Dual Action zdecydowanie, tylko i wyłącznie. I tutaj rzeczywiście twarde lakiery. Twarde lakiery. Pasta nie ma jakiegoś wybitnego połysku. Co dla mnie przy finiszu jest tragedią, bo finish dla mnie to powinien mieć, no kurczę, no to ten połysk. Tutaj o to najbardziej nam chodzi. Tutaj jest bliżej do właśnie polishingowej niż moim zdaniem do finiszu. Wjechałem na Dual Action, na czarnej gąbce Nata i rzeczywiście całkiem fajnie, naprawdę fajnie. Ok, tutaj było przyzwoicie całkiem fajny połysk. Później wjechałem z zielonym ADBL-em i na rotacji, no i kibel. I hejs. Naprawdę został ten hologram miękki, delikatny, ale został. Więc później znowu Nat, wskoczyłem z Natem i Dual Action. I rzeczywiście zdecydowanie lepiej. Także jak masz się bawić, to tylko i wyłącznie Dual Action. Chyba, że lakier jest głazem. No. Chyba, że lakier jest głazem. Ten lakier też nie jest jakimś twardzielem, ale też nie jest miękki. Bardziej z tych twardych lakierów i powiem ci, że no, zostawił taki bałagan.
I po łysku też nie ma jakiegoś takiego super. Kurde, no słaby jest ten finisz. Dla mnie finisz to... A ogólnie z pastami finiszowymi jest odwieczny problem. Naprawdę. Dobry finisz, kurczę, no to jest ciężka sprawa, żeby tak naprawdę już... Znaczy, jak przy każdej kombinacji, no wiadomo, no... Jak dobrze dobierzesz pady i pasty, to tak jak widzisz, tutaj polishing zrobił lepszą robotę niż finisz. No więc właśnie. Później wskoczyłem z pastą polishingową i z Dual Action. I z żółtym natem. I tu jest petarda. Naprawdę. Ta pasta na Dual Action robi mega robotę. Mega wykończenie. Bardziej mi się podoba niż ta. Ale wszystko jest w pobliżu tej dwójki. Naprawdę. Wszystko tak... Tak jakby ona, to była główna baza, a tu dodaliśmy grubszego ziarna, tu delikatniejszego, może coś z tego będzie. Tak to wygląda. Z tych wszystkich nie wiem dlaczego tylko ta mi pyliła. Nie mam pojęcia. A wydaje mi się, że konsystencja wszystkich jest taka sama, prowadzenie jest podobne, z tym, że inne ziarno. I moim zdaniem tak to wygląda przy tych pastach i cała kombinacja. Najgorzej wymywająca się pasta z tych wszystkich, chyba ta, chyba finisz, tak też, ciężko się wymywa, ona w ogóle dużo jej zostaje i taki opór, no nie, no finisz w ogóle leży, dla mnie bez sensu. No dobrze, słuchaj, pomęczyłem Ci trochę z tymi pastami, jedyneczka jest naprawdę mistrzostwo, dwójeczka też jest fajna, z tym, że na padzie i tutaj bym widział Dual Action, na padach polishingowych, zrobi mega robotę. Żałuję, że nie wziąłem ADBL-a one-stepowego. O, czuję, żeby zmiażdżyło. Na padach naprawdę perfekcyjnie. Ogólnie pasty się fajnie prowadzą. Fajnie się prowadzą. Ta na futrze mi trochę pyliła. Kurde, no szkoda. Ja i pierwsza akcja z tym, z tą pastą na tym padzie, gdzie pasty nie lubią wysokich obrotów. Tutaj trzymamy się tak, kurczę, 1000, 1200 max i to wszystko. Zrób o jeden przejazd więcej, na wolniejszych obrotach niż starać się bombardować ją obrotami. Nie lubią te pasty tego. Szybko się kończą. Baza wody na wodzie. To z Sonaxem jest podobnie, kurczę. Też tam szybka praca. Szybka praca, tam jak przegniesz z prędkością, to też pasta ci się szybko kończy. Także tutaj spokojnie. Czy pasty są fajne? Wiesz co, jakby tej nie dali do zestawu, to bym powiedział, że jest zajebiście, a że dali tą, to tak jest średnio. No. Ja bym się skupił bardziej na tej. Na, i tutaj one stepowo też wyjdzie. Gdzieś tu zrobiłem, w którymś miejscu, jak się tak fajnie już się ustawiłem, już mniej więcej wyczułem prędkość, praktycznie bez holsa. Praktycznie bez holsa, z całkiem przyjemnym wycięciem, więc jedynka ma zajebisty potencjał. Dwójka zresztą też. O trójce nie rozmawiamy, trójkę odrzucam. Także te dwie pasty... Bomba. Naprawdę fajna sprawa. I osobiście, ja mówię o tych właśnie one stepach, no niestety, kurde, coś za coś. Tu wytniesz fajnie rysy, nie zostawisz bałaganu, ale ten połysk jest taki szorstki, troszeczkę tak, no brakuje połysku. I dlatego one stepowa szwagra na chwilę bryluje. Tu znowu super wykończenie, piękne prowadzenie, ale troszeczkę mało cięcia. No i ani pałą, ani kijem. Wiadomo, zależy jak zastroisz sobie lakier, z padami, z futrami i z tymi pastami też może być inaczej. Ja opieram się na tym, co działałem na Mańku, jak wiesz, pasty szwagra, Evocara i Polytopa i tak sobie je porównuję. I zaraz po szwagrze te by wjechały, jakbym miał wybierać, wjechałyby te. O, i na tej robiłbym finisz. A, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Na tej paście robiłem finisz i lepiej niż na tej. Naprawdę, nie wiem co jest grane. Czy im się butelki, naklejki pomyliły, nie mam pojęcia. Tu mi się bardziej podobał finisz, na finiszu, lepsze wykończenie, bez holsa, niż na tym. Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale tak to już jest, widzisz właśnie. Co kombinacja, inne wykończenie, co ręka, inne cięcie, inne wykończenie, inna ilość przejazdów. No tak to jest, kurczę. Każdy, wiadomo, no jakoś to indywidualnie do tego podchodzi. U mnie to tak wygląda. No dobra, z mojej strony wszystko. A, co tu wleci za tydzień? Miałem kłaść ten z jego, ale nie dam rady, bo już czas mi goni, jest godzina 15, słuchaj. A ja o 16 muszę coś zeżreć i jechać na trening. A ten z tego, co mi wiadomo, tam trzeba pożyć 3 porcje w odstępie jakimś tam godzinowym, więc no dla mnie już ta powłoka na dzień dobry już jest nie ten tego, ale nic, ja ją położę oczywiście, tylko muszę znaleźć cały dzień. A będzie ciężko. Tutaj prawdopodobnie chyba pójdę po FX-a.
ten graffiti, coś tam grafik, nie wiem, czy to jest grafenowa. Niestety będzie to na białym lakierze. Trudno. Kiedyś ją muszę położyć, więc za tydzień zapraszam Cię. Prawdopodobnie będzie pasta. Pasta. Pasty FX-a już były. Będzie powłoka FX-a. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. To jest trójka. Kosz. Poszła.